Yoga na stronie siedzi w amfiteatrze greckim i pyta: jak to się stało, że Dionizos znalazł się w Indiach? Komu Herakles przekazał władzę w południowych Indiach? I czy Grecja i Indie nie są bliżej siebie niż się zdawało? O tym wszystkim już za chwilę. Ciałem jestem w Grecji, myślami w Indiach, bo wciąż czytam coś o Indiach. I tak wychodzi, że w obu miejscach jestem jednocześnie. Zawsze wiedziałam, że Indie są fascynujące, ale nie widziałam tam nigdy psiobobów. A Ktezjasz, grecki historyk z IV wieku przed naszą erą, w dziele o Indiach pisał, że zamieszkują je psiogłowy, inaczej cynocefale. Są to istoty o korpusie człowieka i głowie psa, które rzecz jasna szczekają zamiast mówić. Z kolei Aulus Gellius z II wieku naszej ery w Nocach Arcyjskich pisał o ludziach pokrytych piórami jak ptaki. Istoty te nie żywią się jedzeniem, a wdychają zapach kwiatów. Obrastać w piórka i wąchać kwiatki? Tak się żyje w Indiach. Z kolei Nonos Panopolis, żyjący na przełomie IV i V wieku w dziejach Dionizosa, opisuje wyprawę Boga do Indii. Życie Dionizosa rozpoczęło się, tak jak większości nas śmiertelników, od romansu. No, może nie zupełnie jak większości nas, bo romans rozegrał się między śmiertelniczką Semele i bogiem Zeusem. Niestety była ta trzecia, choć po prawdzie pierwsza, żona Zeusa, Hera. Hera była okropnie zazdrosna. Przyszła do Semele pod postacią śmiertelniczki i zaczęła ją napuszczać. Chłop ci mówi, że jest bogiem? No oni tak wszyscy. Widziałaś, żeby który nie mówił, że jest boski? Jak jest bogiem, to niech ci udowodni. No i Semele dała się zwieść. Może dlatego, że była w ciąży, wtedy hormony, nie myśli się logicznie. Poprosiła Zeusa, by udowodnił, że jest bogiem. Westchnął chłop i zaczął rzucać piorunami. Jeden z piorunów trafił Semele, która zginęła na miejscu. Jedyne, co Zeus mógł zrobić w tej sytuacji, to wyjąć płód i zaszyć sobie w udzie, żeby tam dojrzał do czasu porodu. Kiedy Dionizos się urodził, nadal nie mógł się cieszyć boskim życiem, bo wciąż musiał się ukrywać przed Herą, która nie odpuszczała łatwo. Zeus w tajemnicy oddał chłopaka na wychowanie Atamasowi i Ino, którzy ze względów bezpieczeństwa wychowywali go jako dziewczynkę. Niestety zapłacili za to najwyższą cenę, bo Hera ich znalazła. Potem ukrywał się pod postacią kozła. No, Bóg wina nie miał łatwo. Po takich doświadczeniach nic dziwnego, że na stół wjechał alkohol. A ostatecznie, kiedy już dorosł, Hera zesłała na niego szaleństwo. Wtedy właśnie Zeus nakazał mu jechać do Indii, gdzie panuje bezbożność, czczą bogów wody i ognia i, o zgrozo, nie chcą pić wina. Dionizos zebrał armię i ruszył złotym powozem zaprzężonym lwy w towarzystwie satyrów i menad. Niektóre źródła podają, że Dionizos wjechał do Indii na tygrysie. Czynił tak już wcześniej. W końcu rzeka Tygrys zyskała swoją nazwę po tym, jak Dionizos przekroczył ją na grzbiecie Tygrysa. W Indiach jego wrogiem jest Deryades, władca Indii, syn rzeki Dżelam, czy też jak nazywali ją Grecy, Hydaspes. Deryades odmawia picia wina, pije tylko wodę i powiada: dla mnie winem jest moja włócznia. Deryadesowi pomagają bramini obeznani w magii, więc walki trwają. Pojawia się również w Indiach Hera, by zagrzać Indusów do walki z Dionizosem. Odbywa się ostatnia bitwa między bogami. Deryades ginie w pojedynku z Dionizosem. Dionizos przekazuje władzę nad podbitym krajem Hindusowi, Modajosowi, i rozdziela łupy, no i odprawia wojska sprzymierzone do ojczyzny. Podobno Dionizos założył w Indiach wiele miast, ustanowił prawa i
Czym się szczycili Grecy? Podarował Hindusom wino. No, to takie zwycięstwo może chwilowe, bo dziś w Indiach wino nie jest popularne. Choć są winnice, nawet będąc w Indiach miałam okazję poznać właściciela winnicy Sula, pana Rajiva. Jakie tam jeszcze zasługi greccy autorzy przypisują Dionizosowi? Nauczył Hindusów orać, zakładać jarzmo na bydło. Dzięki niemu wielu porzuciło życie nomadów, by zająć się rolnictwem. Nauczył ich też rzemiosła wojennego, wychwalania bogów przez bicie w bębny i talerze, tańca satyrów kordaks i przekonał, by zapuszczali długie włosy na cześć bogów. Jeszcze nosili turbany i używali olejów. Kiedy Aleksander Wielki przybył do Indii ponad 6 tysięcy lat później, w roku 326 przed naszą erą, Indusi szli do walki w rytm bębnów. Ale nie zawsze chcieli walczyć. Kiedy Aleksander wkroczył do Doliny Indusu i dotarł do miasta Nysa, na spotkanie wyszli mu przedstawiciele miasta w wieńcach z bluszczu, prosząc o łaskę, ponieważ ich miasto założył sam Dionizos i nazwał je na cześć swojej opiekunki Nysy. A pobliską górę nazwał Meron, co znaczy Udo, na pamiątkę tego, jak się urodził. Ciekawe podobieństwo do nazwy Meru. Z kolei Flawiusz Filostrat z III wieku wspomina, że w Delfach znajdował się srebrny dysk ofiarny z napisem Dionizos, syn Semele i Zeusa, od ludzi z Indii dla Apolina z Delf. Ostatecznie Dionizos wrócił do Grecji, przeżywając po drodze liczne przygody. We Frygii spotkał swoją babcię Re, która wyleczyła go z obłędu. No. William Jones, XVIII-wieczny orientalista, twierdził, że dzieje Dionizosa napisane przez Nonosa powstały na podstawie Ramajany. Co ciekawe, Jones twierdził, że Dionizos i Rama to ta sama osoba. Do Indii zawitał też brat przyrodni Dionizosa, Herakles, który miał podobną historię. Jego ojcem był Zeus, matką śmiertelniczka. I za nim też przez lata podążał gniew Hery. Jak pisze Megasthenes, który był greckim ambasadorem w Indiach w IV wieku przed naszą erą, Herakles miał córkę Pandię, która z jego woli została królową południowych Indii. Dostała też od Heraklesa 500 słoni, 4000 koni i 130 tysięcy żołnierzy. Mało tego, zebrał wszystkie perły z oceanów i jej podarował, żeby miała piękną biżuterię. Podobno Herakles miał tylko jedną córkę, dlatego ją faworyzował i dzięki niemu została pierwszą królową w rejonie. Tak jakby wyszedł na feministę. Megasthenes opisywał lud mieszkający w Indiach, Surasenów, który oddawał cześć Heraklesowi. Tak naprawdę właśnie tam urodził się Kryszna, więc Kryszna, Herakles. W XIX wieku w Maturze odkryto posąg mężczyzny duszącego lwa. Uznano, że to posąg Heraklesa walczącego z lwem nemejskim. Teraz posąg znajduje się w muzeum w Kolkacie. Warto zwrócić uwagę na podobieństwo bogów greckich i indyjskich. Indra i Zeus, obaj są władcami bogów, a ich atrybutem jest piorun. Achilles i Kryszna, obaj zginęli od strzału w piętę. Kamadeva i Amor, bogowie miłości wyposażeni w łuk. Yama i Hades, Sarasvati i Atena i inni. Namaste, Evharisto. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na blog. Yoga na stronie.